Dobra, witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik o klawiaturze Logitecha z Allegro kupionej za 28 zł. Wygrałem licytację u użytkownika Handelek 90. Powiem wam, że za tą cenę myślę, że opłaca się tą klawiaturę dorwać. Szczególnie, że tutaj mamy w tej wersji, chyba tutaj właśnie się o to rozchodzi, że ten plus na końcu dodaje to, że mamy tego touchpada. To jest super wygodne, bo praktycznie mogę bez używania myszki siedzieć przed komputerem bezprzewodowo i przeglądać sobie strony i tak dalej. Jeżeli to będzie działało, wszystko ok, to będzie naprawdę zarąbiście. Jedynie tutaj jest układ QWERTZ, czyli niemiecka. Zastanawiam się też, jak już potem ją rozpakujemy i będzie sprawna, czy nie zakupić sobie naklejek, czy po prostu może przełożyć klawisze Z na Y, a Y na Z. Zdjęcia pokazują stan tej klawiatury, tutaj wszystko. No naprawdę wygląda jak nowa, jeszcze pudełko do tego jest. Jeżeli jest z pudełkiem oryginalnym, to za 28 zł jak najbardziej. Polecam szukać takiej okazji, bo opłaca się, nie? Dobrze, także tutaj mamy klawiaturkę, opis aukcji. Przedmiotem sprzedaży jest klawiatura Logitech K400 plus czarna. Przedmiot jest używany, niemiecka wersja językowa, brak nadajnika USB. RAL, foto poniżej. Jeżeli chodzi o nadajnik USB, to wiem, że tutaj Logitech stosuje te odbiorniki Unifink, czy jakoś tak, że możemy podłączyć pod jeden odbiornik tam kilka urządzeń, w najlepszym wypadku, a chyba minimum dwa, z tego co się orientuję. No i tutaj widać zdjęcia tej klawiaturki. W zestawie jest brak baterii, zakupiłem oczywiście dwie baterie, komplet baterii AA. Także zobaczymy, czy ta klawiatura będzie działała. Także przełączmy się teraz na kamerkę z telefonu. I tutaj rozpakujemy sobie tą paczuszkę. Zaczniemy od tego, że wezmę sobie taki fajny, malutki nożyk, którym to otworzę z tej strony, żeby nie było. Staram się jakoś to. No i to będzie ciekawostka, czy faktycznie tam jest opakowanie. W sumie o opakowaniu nic nie pisało. Dobrze, ale wyjmijmy sobie najpierw to z tej folii. I tak więc paragon wypadł. Paragon fiskalny. Klawiatura Logitech 28 zł, razem z przesyłką 44 zł dałem. I teraz tak, zapakowana w karton. Coś takiego. Jest! Oryginalne opakowanie. Popatrzcie się. Zaraz zobaczymy, czy to jest faktycznie od tej klawiatury, bo nieraz wiecie jak jest, że opakowania jest w jakiejś dziwnej pudełku, nie? Także to sobie otworzymy. Najpierw. Jeszcze mi tutaj gdzieś trzyma po boku te taśmy. Tutaj tylko. Okej. I powinniśmy dostać się zaraz. Jeszcze coś trzyma. Chwila, gdzieś tutaj. Dobra. I powinniśmy się dostać do wnętrza opakowania. Ok, wyjmuję klawiaturę. Powiem wam tak. Jak widzicie, w pudełku Logitecha DU, czyli tutaj ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, bo ja się pomyliłem, że są Niemcy, czyli DU, czy jakoś tak, i Holandia, Deutsch, czy jakoś tak. Także to jest nie niemiecka, przepraszam, a holenderska wersja klawiatury. Gdzieś z Holandii sprowadzana. K400 Plus. Super, że w pudełku jest oryginalnym, bo zawsze przy ewentualnej odsprzedaży takie rzeczy, jak są w pudełkach oryginalnych, lepiej schodzą. Tak powiem wam na marginesie. Tutaj był jakiś napis. Nie wiadomo, co tutaj było opisane. N, a, n.
już tego nie rozszyfruję, ale widocznie ktoś nakleił jakąś informację, być może co jest z tą klawiaturą. No zobaczymy, czy ona jest sprawna, czy działa. Podłączymy ją pod odbiornik Logitecha. Mam zainstalowany ten program, który tam bez problemu powinien wykryć urządzenie. Sobie najpierw tutaj tą taśmę odtegujemy i zaraz się dostaniemy do wnętrza, czy jeszcze gdzieś po boku trzyma. Dobrze, także otwieramy klawiaturkę. Powiem wam, wow, jeszcze w folii, ładnie to zapakowane. Naprawdę. Jeszcze mamy do tego jakieś dwa bajery. Aha, tu jest ten. Jakaś broszurka od Logitecha. Ble, ble, ble. To nam niepotrzebne. Położymy sobie na bok. Dobrze, pudełko sobie połóżmy na bok. Super sprawa, jeszcze tylko zobaczmy, jakie tutaj ma numer serii. LPNHE39986. Kładziemy sobie na bok. I teraz sobie wyciągniemy oczywiście samą klawiaturę Logitecha. No, czuję się, jakbym rozpakowywał klawiaturę ze sklepu. Ta folia robi robotę. Fajnie. No i co? Stan. Powiem wam, że stan jest no idealny. No perfekcyjna, naprawdę. Powiem wam, jakbym ze sklepu ją wyciągnął. Układ Quartz, Logitech. Jak tu w ogóle chodzą klawisze? Fajnie. Już powiem wam, że podobają mi się te klawisze, ich skok i generalnie rozmieszczenie. Zarąbista klawiatura. Jeżeli miałbym ją tak już na sucho zrecenzować szybko, jeżeli chodzi o sam pierwszy kontakt, to super sprawa. Że ja wcześniej nie doceniałem tych klawiatur bezprzewodowych. Kurczę, no. Przycisk tu mamy jeden. Tutaj mamy jakieś trzy. Touchpad. Klawisze touchpada. No troszeczkę tak chodzą. Takie mam dziwne wrażenie, jakby miał się zaraz zaciąć, nie? Ale to być może tak Logitech sobie zrobił. No, takie dziwne jest wrażenie klikania tych klawiszy tutaj, jeżeli chodzi o tego touchpada. Ale jeżeli chodzi o samą klawiaturę, to chodzi zarąbiście. Klawisz Enter troszeczkę malutki jest, ale no, mały jest ten klawisz Enter. Jakby był na przykład jeszcze tu, ale to wtedy wiadomo, że tych klawiszy by się nie dało zmieścić. Trzeba było ją poszerzyć o ten 1 cm. Także tak widocznie sobie to producent rozplanował. Zarąbista, nie, naprawdę. Stan oceniam na, jeżeli chodzi od 1 do 10, to daję tej klawiaturze naprawdę takie 9 plus, porządne. Nawet te gumki tutaj od spodu nie są zbytnio dosyć mocno wyrobione. Tutaj mamy na górze przełącznik. Jakiś tak? Tak jest, przełącznik odłączania. Czyli teraz jest włączona, zielony. Albo teraz? Nie wiem. A teraz jak jest w tą, to jest czerwony. Jak jest w tą, to jest zielony. Czyli prawdopodobnie, że teraz mnie informuje, że jest klawiatura włączona. A teraz jest wyłączona. Tak na logikę. No i jeszcze tutaj mamy od spodu slot na karty pamięci. I tutaj możemy sobie chować nasz odbiornik, którego oczywiście nie ma. Dwie baterie AA. Mam taką nadzieję, że tu wchodzą AA i się nie robi na aukcji, że wchodzą. No widzę, że te grube będą wchodziły. Jakie ja kupiłem? Gdzie są te baterie? Grube kupiłem, dobra. Super. Także jeszcze sobie tylko baterie przymierzę, czy faktycznie tutaj, ale to już widzę, że będzie ok. Przymierzenie baterii. Tak, tutaj wchodzą dwa grube paluszki. Elegancko. Słuchajcie, ja robię coś takiego. Robię pauzę, idę po odbiornik Logitecha z myszką oczywiście od razu i przetestujemy ją, jak ona działa, czy ją wykryje, czy będę miał jakieś problemy, czy nie będę miał jakichś problemów. I powiem wam tak. W tym celu oczywiście tutaj na tym głównym ekranie, co teraz widzicie, podgląd, uruchomię sobie podgląd z notatnika,
Także będziecie widzieli, jak naciskam klawisze, jak ona działa, jak pisze, czy każdy klawisz wskakuje, wchodzi. Także zrobimy sobie mały test. Pauza, idę po odbiornik Logitecha. Dobra, lecimy dalej. Myszka Logitecha z odbiornikiem. Tak samo Logitecha. Tutaj siedzi. To jest ten odbiornik, który naprawiałem ostatnio. I tak, tutaj na pewno jedna bateria pójdzie do tej myszki. Dobrze, że kupiłem cały zestaw, bo przynajmniej mam już ten cały komplet. Tutaj mam ją teraz wyłączoną na razie. Teraz włożymy sobie baterię do klawiatury. W którą stronę idą? Plus jest w lewą. Czyli w ten sposób pójdą. OK, baterie włożone. Nówki ze sklepu. Także zobaczymy, jak to będzie działało za chwilę. Najpierw sobie podepnę myszkę Logitecha, żeby mi ją wykryło. Oczywiście. I teraz tak, gdzie ją podpiąć? Pod USB 2.0 na razie ją podepnę. Tego odbiornika. Bo teraz mi chodzi tracker, albo wyciągnę trackera myszkę. Już będę się bawił Logitechem. Także Logitech podpięty. Sprawdzam, czy myszka działa. Ale coś mi nie chce działać. Aha, nie włączona. Dobra, miałem nie włączoną ją. Teraz ją włączyłem. Jeszcze muszę zobaczyć, czy odpowiednią myszkę podłączyłem. Mam ich dwie. Ale wydaje mi się, że podłączyłem złą myszkę Logitecha. Dobra, słuchajcie, muszę iść po drugą tą myszkę znowu. Muszę podpiąć jeszcze raz tego trackera mojego. OK, działa, robię pauzę i po tą drugą myszkę, bo prawdopodobnie włożyłem adapter od drugiej myszki. Dobra, słuchajcie, myszka Logitecha działa bez problemu. Odpinam sobie teraz nadajnik od tej, żeby miał go nieużywanego, tylko żeby Logitech chodził u mnie na laptopie. Także chowamy sobie ten odbiorniczek do tej myszki. Kładziemy sobie ją gdzieś na bok. I lecimy teraz z Logitechem. Myszka działa. Teraz co muszę zrobić? W ogóle przełączę się na program na razie z tego. Spróbuję uruchomić tego Unifying Logitecha, tylko gdzie go mam? Gdzie to jest? Jest Logitech Unifying. Przełączę się, pokażę wam na ekranie, jak wygląda konfigurowanie urządzenia, tylko muszę sobie włączyć, żeby tutaj mi pokazywało. Nie Firefox. OK. Dostępne są nowe aktualizacje. Kliknij, aby pobrać je tutaj. Logitech Unifying. Dobra, mamy Logitecha. Tutaj włączymy podgląd. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dostępne są nowe aktualizacje, informuje mnie. Dobra, lecimy. Wy widzicie to, co się dzieje na ekranie. To jest wszystko robione myszką Logitecha. Także zobaczymy sobie dalej. Ponownie uruchomię urządzenie, które chcesz połączyć z komputerem. On, off. Czyli tutaj daję na on. Zielony. OK! Automatycznie mi została wykryta klawiatura K400+, aby się użyć kilka znaków. Dobra, robimy kyły. Chwila, pomyliłem się. Kyły E, R, Ty, Z. QWERTY! OK, bo mam programisty polski ustawiony w systemie, dlatego pod Z mi wchodzi Y. Także będę musiał się na razie przestawić mentalnie. Działa. I teraz co dajemy? Potwierdź, że widzisz wpisane przez chwilę znaki. Tak. Dalej.
Klawiatura K400 Plus jest gotowa do użycia. Zakończ. Porada. Zastanawiasz się, co zrobić z odmianą config? Właśnie jestem ciekawy, do ilu urządzeń obsługuje mi. Zniknęło mi. A ja chcę jeszcze się pobawić tym programikiem. Dobra. Mamy tutaj dostępne aktualizacje. Ja się postaram to na razie pokazać Wam, jak to będzie wyglądało, żebyście też sobie popatrzyli. I mamy okrągłe mysz Unifink, odbiornik Unifink. Dosyć, powiem Wam, bardzo często Logitech wypuszcza aktualizacje, bo jak już sobie za pierwszym razem to zainstalowałem, to też mi pobierało sporo rzeczy. Widocznie jak wydają jakieś nowe, może nie wiem, urządzenia, to wtedy aktualizują tą bazę w firmware'ze tego odbiornika, czy jakoś tak. Mysz Unifink, klawiatura Unifink, zalecane, no nawet będzie aktualizacja klawiatury, no proszę, jak świetnie. Szybko, sprawnie to poszło, no i po wszystkim, automatycznie zniknęło. Klawiatura, teraz otworzę sobie notatnik, żeby się pobawić notatnikiem troszeczkę bardziej. Otwórz dokument tekstowy. Ok, jest notatnik. Tutaj sobie dodamy w OBS-ie notatnika na chwilę. Notepad. Ok. Teraz tak o, dopasuj przekształcenie obrazu do ekranu. Ja chciałem notatnik do ekranu dopasować. Dopasuj do ekranu. Jak widzicie, mam notatnik, w którym będę coś tam sobie pisał. Zobaczymy, jak to będzie widać. Kły, ery, ty. Dobra, zrobimy inaczej, żeby te napisy były większe. To ja zrobię coś innego. Czyli tak. I teraz co? Gdzie tutaj jest w ogóle Alt? Okej, tu. Sorki. Żeby zrobić większy. O! Teraz to będzie więcej widać. Sobie to jeszcze troszeczkę skrócimy altem. No i okej, będziemy testowali sobie teraz tą klawiaturkę. Ja ją tutaj dam. A, jeszcze mi się obrócił ten przekształcanie obrazu w poziomie. Przekształcanie obrazu. Pionie. Dobra, jest ok. Lecimy z testem. Czyli ja sobie testuję klawiaturę. Znaki. Wykasuję. Kasowa nie działa. Kyły, ery. No i widzicie. Troszeczkę muszę się patrzeć na klawiaturę, co robię. Kyły, ery, ty, y, u, i, o, p. Działa. Kasujemy. A, s, d, f, g, h, j, k, l. Działa, super. Teraz Y, X, C. V, B, N, M. Działa. Spacja. Nie, no ta klawiatura chodzi jak nówka ze sklepu. Powiem Wam, że. A tutaj, jeżeli chodzi o touchpada, touchpad też działa. Zarąbiście. Ja pierdzielę. Popatrzcie się, co się napisze. I teraz, co jakbym chciał to zaznaczyć. Tutaj. Czyli klikam to i w prawo. No, genialne. Powiem Wam, że klawiatura jest mega. Już mi się podoba, bardzo mi się to podoba. Teraz sobie będę mógł leżeć w łóżeczku i co, oglądać YouTube'a. Klawiatura oczywiście przewodowa idzie do szafy. I teraz od tej pory będziemy też bawili się bezprzewodówką. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Myślnik tu jest OK. Tu jest równa się, bo to jest oczywiście układ teraz programisty, a tutaj na tej niemieckiej, tam gdzie mam myślnik na polskie, jest znak zapytania. Dobra, czyli jakbym teraz znak zapytania, to bym musiał w tym miejscu zrobić, tak? Shift, znak zapytania, nie. Shift czy Alt, znak zapytania.
Czekajcie. Kropka tu będzie. Strong. Nie. Co to shiftem powinno się. Gdzie jest ten? Aha, tu jest znak zapytania pod tym. Dobrze? Go shifta, okej. A, dobrze. Bo na polski, jak się teraz patrzę na polską, tutaj jest strzałka w prawo, strzałka jakby w lewo. To znaczy, to jest tak naprawdę znak, jeżeli w programowaniu się tego używa. Mniejsze, większe. Tu jakiś mamy kod w ogóle encode, build, pass 1, dodatkowe jakieś. Będę musiał sobie ściągnąć instrukcję do tej klawiatury, poczytać o funkcjach klawiszy dokładnie, o co się rozchodzi. Także wszystko chodzi perfekcyjnie, pięknie. Teraz napiszę tutaj. Wszystko idealnie. Najpierw muszę się. Ideał. I teraz tak, żeby zrobić uśmieszek, to muszę. Pamiętam już po prostu mniej więcej układ na polskim. Ale no trzeba, kurde, te klawisze. Albo sobie kupię nalepki najlepiej, żeby tą klawiaturę bardziej tak wizualnie rozkminić, albo będę musiał zapamiętać sobie tych parę podstawowych znaków, które są na polskiej klawiaturze i ich używać. A najlepiej to jakby miał jakąś ściągawkę, chociaż na razie. Wszystko ideał. Polecam użytkownika. Polecam, naprawdę warto, bo sprzedaję sprzęt w super stanie, jak widać. Działający. Ja nie mam pytań. Naprawdę, jestem zadowolony. Mega, mega. Ta klawiatura jest zarąbista, o wiele mniejsza. Zaraz Wam pokażę porównanie do klawiatury, której używałem. Przewodowej. Patrzcie, jakie to jest duże. Jakie to jest maluteńkie. Jakie małe. Coś pięknego. Dobra, ta idzie w podstawkę. Oczywiście o wiele więcej teraz mam miejsca na biurku, bo już tą klawiaturę mogę sobie ściągnąć, położyć gdzieś na bok. Także ja na tym zakończę podsumowanie. Zrobię tylko szybkie i powiem Wam tak. Polecam tego użytkownika, chociaż to jest pierwszy zakup. Nie wiem, jakby były dalsze, ale już pierwsze wrażenie się liczy najbardziej, jak to mówią. Stan idealny, jak ze sklepu, za 28 zł, tylko że układ Quartz. To można rozwiązać tym, że można kupić sobie naklejki i będę musiał popatrzeć na Allegro, po ile chodzą takie zestawy naklejek na klawiatury i wtedy sobie nakleję. Także powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolony, mega, polecam. Klawiatura wypas za 28 zł, opłacało się, warto polować na takie okazje, bo czasami możemy troszeczkę sobie pieniążku przyoszczędzić. Jeżeli ktoś ma na przykład dzieci, to te pieniądze może spożytkować na dzieci, tak? To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.